Witam serdecznie w kolejnym odcinku MPK Poznań Historia w Pigułce. W dzisiejszym odcinku opowiem o tramwajach firmy Konstal w Poznaniu. Zapraszam do oglądania. Historia tramwajów firmy Konstal w Poznaniu tak naprawdę zaczyna się w latach 40. Podczas II wojny światowej na poznańskie torowiska wyjeżdżają 10 pojazdów typu KSW, Kriegsstrasebahnwagen, czyli wojenny wagon tramwajowy. Heidelberg. Te wozy były protoplastą słynnego i kultowego wagonu generacji N. Wagon jest prostej konstrukcji. Był produkowany w ogromnych ilościach. Planowano, aby te wozy dotarły do Wiednia, ale ostatecznie trafiły tu do Poznania, gdzie służyły do lat 60. Po wojnie w Polsce zaprojektowano na bazie wagonu KSW wagon serii N z różnymi odmianami. W Poznaniu jeździło 332 wozy, 151 wagonów silnikowych i 181 wagonów doczepnych. W latach 1969-1970 do Poznania dotarło 8 sztuk nowych tramwajów typu 102N. Były to krótkie, dwuczłonowe wagony wyprodukowane w chorzowskim Konstalu. Przez wzgląd na swój wygląd poznaniacy nazywali je kanciakami. 102 pracowały aż do 2004 roku. Zachowane pojazdy tego typu to Konstal 102N o numerze taborowym 1, wyprodukowanym w 1969 roku, znajduje się w KMPS, Klubie Miłośników Pojazdów Szynowych, oraz Konstal 102N o numerze 5, wyprodukowanym w 1969 roku, należy do KMKM, Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. W Warszawie poznańskie MPK zamówiło 65 wagonów serii 102N. Te pojazdy są rozwinięciem kanciaka. Nazywano je księżniczka ze względu na żeńską nazwę 102. Te wozy kursowały. I tu uwaga. Do 2013 roku. Właśnie wtedy zachował się tylko jeden tramwaj o numerze 71, który został przeznaczony jako zabytek. Dlatego, że taka, czyli poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna, była wprowadzana, a pojazdy zabytkowe nie były przystosowane do tak dużej elektroniki. Kolejnym typem wozów produkowanym w Konstalu dla Poznania jest 105N i 105N. Pierwsze egzemplarze pojawiły się w 1975 roku. 105N miały bogate przeszklenie, dzięki czemu zyskały przydomek szybkowiec lub akwarium. Te wozy posiadały jako pierwsze w Polsce drzwi dwupłatowe. W Polsce wyprodukowano 1443 sztuki, a dla Poznania do 1990 roku dostarczono 246 wozów. Jest również znany podtyp 105N, który do dziś jeździ liniowo, natomiast 105N zachował się tylko w jednym egzemplarzu i jest to skład 194 plus 193, teraz 82 plus 81. Ten skład również jeździł liniowo do 2014 roku. Ja też tym tramwajem jeździłem. Choć produkcja 105 się zakończyła, to zaczęto je modernizować. Modertrans Poznań zmodernizował 40 składów do typu Moderus Alfa. Wozy te mają zmieniony design, ale to co zostało ze starych 105 to układ oporowy. Na bazie pojazdu 115N, czyli znanego miłośnikom jako 105N2, zbudowano tramwaj Moderus Beta. Tych pojazdów jest to obecnie 54 sztuki. Tak, więc. To tyle. Poznaliśmy protopastę wagonem i dotarliśmy do współczesnych wersji 105. W następnym odcinku opowiem o PST, czyli poznańskim szybkim tramwaju. Do zobaczenia.